Zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach Dariusz Szewc i Zdzisław Gołda, mieszkaniec Łuczynowa, wzięli udział w 8. edycji Flis Festiwalu w Gasach pod Warszawą. 9 maja w Kępeczkach odbyło się poświęcenie drewnianych łodzi, którymi mieli wyruszyć do Gas. W spotkaniu oprócz organizatorów uczestniczył także radny Rady Powiatu Kozienickiego, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz. Spotkaliśmy się na takiej małej uroczystości. Są właśnie zwodowane dwie tradycyjne drewniane łodzie. Jest to łódka Delfin i Dzika. Dzisiaj pierwszy raz zostały zwodowane. Będzie to połączone z poświęceniem tych łodzi przez kapelana Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach oraz krótkim pokazem możliwości tych łódek na wodzie. Po odmówieniu modlitwy i poświęceniu łodzi, którego dokonał ksiądz Tomasz Pastuszka, komendant Dariusz Szewc odbył pokazowy rejs swoją łodzią. Wypływamy w pierwszy rejs, płyniemy do miejscowości Gasy za Górą Kalwarią. Tam odbywa się 11 i 12 maja Flis Festival. Zbierają się wszyscy miłośnicy łódek drewnianych z całej Polski na takim pikniku połączonym z pokazami rzemiosła ludowego, rękodzieła oraz techniki budowy tradycyjnych łodzi wiślanych. W ramach promocji powiatu kozienickiego łódź komendanta Dariusza Szewca oznaczona została barwami powiatu. Będziemy reprezentować powiat kozienicki oraz gminę Kozienice. Wypływamy o godzinie 9:00. Zajmie nam to około 8-9 godzin dopłynięcie do miejscowości Wisłą, tutaj właśnie przez teren powiatu kozienickiego i później dalej w kierunku Warszawy. Spotkanie zostało zakończone ogniskiem. Na wszystkich zgromadzonych gości czekał poczęstunek.